We wcześniejszych rundach Challenge Cup wrocławianki bez większych problemów wyeliminowały bułgarską Marice Plovdiv oraz chorwacki Zog Vukovar. Tym razem zespół Rafała Boszczyka miał czekać znacznie trudniejsze zadanie w konfrontacji z trzecią drużyną Ligi Szwajcarskiej. Wrocławski szkoleniowiec miał tym razem znacznie lepszą sytuację kadrową. Do składu Impelu Gwardii powróciły kontuzjowane Bogumiła Pziołek i Katarzyna Jaszewska. Ta druga rozpoczęła nawet mecz w pierwszej szóstce. Na parkiecie Orbity zabrakło natomiast Zuzanny Fimienko, którą pod siatką zastąpiła Dominika Sobolska. Mecz trwał niewiele ponad 90 minut i zakończył się w trzech partiach. Dwie z nich były jednak bardzo zacięte i to rywalki ze Szwajcarii równie dobrze mogły odnieść w nich zwycięstwo. Pierwszy set to szybko wypracowana punktowa zaliczka gwardzistek, które po drugiej przerwie technicznej prowadziły już 19-14 i nie dały sobie odebrać prowadzenia. Wrocławianki zwyciężyły 25-22. Znacznie więcej dramaturgii było w dwóch kolejnych odsłonach. Druga partia zakończyła się grą na przewagi. W niej znów więcej opanowania i umiejętności zaprezentowały podopieczne trenera Błaszczyka, wygrywając 26-24. W trzecim secie długo prowadziły siatkarki ze Szwajcarii. Przed drugą przerwą techniczną gwardzistki uporządkowały jednak grę i nie zmarnowały szansy na trzysetowe zwycięstwo. Zapewniła ją wygrana w trzeciej partii 25-23. Mecz rewanżowy rozegrany zostanie 9 lutego w Szwajcarii. Do dalszego etapu rozgrywek przejdzie drużyna, która wygra oba spotkania. W przypadku, gdy zespoły będą miały na koncie wygraną i porażkę, o awansie zadecyduje tak zwany złoty set.